wszystkim, z tej strony Betuk, witam was bardzo serdecznie ponownie w Postalu 2, gdzie dalej kontynuujemy naszą przygodę z Piątkiem, z naszym postalowym kolesiem. I tutaj sobie walczyliśmy teraz z kolesiami od paczek, ponieważ dostaliśmy jakąś paczkę, która miała bombę i teraz uważają, że to my zaplantowaliśmy tą bombę i że to my zrobiliśmy zamach na pocztę, a ktoś chciał zrobić zamach na nas. Oj, tu widzę apteczki. Już mi lepiej. Miałem problem wtedy tutaj z przejściem. Ja teraz nie jestem na końcu tej miejsca. Tak. O, widzicie, jak tutaj ogarnąłem to. Dobra, korzystam sobie z tego, nie ma co panikować. Wiem, co myślisz, ale wiesz co? Ja nawet nie lubię gier komputerowych. To już mówiłeś kilka razy. Nie! Kolejna pała z bazuką. No i już koniec baby z bazuką. Widzę tą rękę, widzę ten granat. Nie jestem taki głupi. Aha, o nie. Chyba z tego korzystam. Albo z bazuki. No to może jednak nie z bazuki. To był zły pomysł. O nie, i znowu muszę teraz tutaj przechodzić. No dobra. No. Co, teraz nie mogę tego zrobić? Magia nagrywania taka? Nie nagrywam, no to mi się udaje. Nagrywam... No to nie. No nie. Jeszcze pizzę sobie wezmę. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Teraz nawet na to pudełko nie mogę wejść. No co to ma znaczyć? No. Teraz się udało. Bierzemy to. Bierzemy to. I bierzemy jedną z najmocniejszych broni, którą posiadam. Sobie trochę pomarnujemy. Bo czemu by nie? No to tak wierzgacie. Stójcie spokojnie. Cholera. Sprawami ciesząc się prawem do noszenia broni, a wyście się na mnie rzucili. No, przygadaj im. Dobra, teraz tutaj sobie wezmę snajperkę i zestrzelę tą babę z bazuką. Tam chyba była druga. Ja to jest z granatem. Zapiszę sobie. Kolejna. Niech ktoś to skończy. No to kończę, no. Ile ty... No jeszcze mnie przeteleportowało. Dobre na twojej popaty, no. Zgodzę się z tym. O nie, o nie, o nie, o nie. Napalm. Co jest? Jak to się stało? No, nie trafiłem w sufit. Dobra, może po prostu nie będę z tego korzystał w ogóle, bo to nie ma sensu. Z czego mogę korzystać? No mogę korzystać z tego, ale to jest do dupy teraz. Na tym etapie gry. Pokorzystam sobie z pistoletu, bo on jest dosyć dobry. No, w tym momencie. Oczywiście, jeżeli oni się tak ruszają dosyć mocno, no to ciężko coś tutaj ustrzelić. Zastanawiam się, czy nie pójść teraz tam, gdzie miałem te 4 punkty życia. Zapiszę sobie grę. Tam były apteczki, które mogą mi się przydać. A to snajperki sobie teraz wystrzelę. Co mamy? Napalm? No to nie tak chciałem to rozegrać. To mam apteczkę. Więc przydałoby się teraz tutaj udać się i na... na górę, powiedziałem. Tu już do mnie przyszli. Apteczka, 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 dobra. Wolę mieć pewność, że ich zabiję. Dobra, to wyszło gorzej niż było. 7 punktów życia. A tak to mam 12. O, mam jeszcze fast fooda. I żadnego innego jedzenia nie mam. Co? Dobra, tego będę używał. I teraz może jest dobry, ale trzeba trafiać. A tutaj się za dużo dzieje. Dobra. Może powoli po prostu przejdźmy. Chociaż w sumie oni się spawnują tam. To co nie ma znaczenia. Dobra. Skupiłem się trochę na walce. I się po prostu poruszałem, więc nie mogli mnie tak to łatwo trafić. Widzicie? Kurde, jaki ona ma szybki zapłon. No dobra, jeszcze raz sobie zapiszę. Okej, to jest koniec. No i kolejna grupa obrażonych. Dostawcy. Cóż, chyba jednak nie mam podejścia do ludzi. Na szczęście mam kamizelkę kuloodporną. Zaraz, czy ja mam kamizelkę kuloodporną? Nie. Tak się składa, że nie, drogi kolesiu. I co, zakończyliśmy piątek i zaczynamy sobotę, czyli pierwszy dzień weekendu. Tak więc zobaczymy, co będzie w weekend. Czy będzie tak samo porąbany, czy może będzie coś innego. A, jeszcze muszę wrócić do domu oczywiście. Chyba, że po prostu muszę wyjść. W normalnych warunkach spodziewałbym się jakichś fajnych filmików przy tak ważnym elemencie fabuły, ale w sumie ta czcionka też jest fajna. Aha, dobra. Czyli teraz po angielsku to jest? To nie zostało przetłumaczone? Dobra. Dobry Boże, to jest apokalipsa. Losowe morderstwa... Losowa brutalność się zwiększa, wojsko i policja są w niebo wzięci, znaczy nie w niebo wzięci, ale to takie odwrotne, nie? Nikt nie jest bezpieczny, specjalnie ty. Lieberman Blames, to było... Co to było Blames? Oskarża Duma i jakiś prezydental beat, nie wiem co to dokładnie jest. Mind altering gas, o jak militarne te wojsko wypuściło gaz, który przejmuje myśli. Koty i psy żyją razem i tuziny zranionych. Coś tam z prawnikami. Co to się tam dzieje? O nie, tam są moi kolejni wrogowie. Wow, co tu się dzieje? Koty miałczu wszędzie. Wszyscy się tutaj leją teraz. Czy to przez tą gazetę? Jeszcze się trochę zacina. Tu wszędzie się coś dzieje. No wszyscy teraz robią zamieszki. Dobra, uciekajmy stąd, kurde. Bo zaraz nas zabiją. 13 punktów życia tylko. Więc nie jest zbyt miło. Ciekawe, czy tak samo będzie w sobotę i niedzielę. Czy może się to wszystko uspokoi? No normalnie wszyscy teraz wyjmują broń. Koty wszędzie miałczą. Czas do domu. A, w złą stronę poszedłem. Teraz muszę iść naokoło, ale dobra. Mniejsza z tym, nie jest źle. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wow! Nie, co ten kot zrobił? Wbił się w podłogę. Co? Jaki niebo! Aha, dobra, to jest naprawdę apokalipsa. Koty spadają z nieba. Dobra. Kurde, nie spodziewałem się tego. Wow! Wszyscy lecą. Karabiny, pistolety, mosty złodzone, bazuki, wszystko. Co jeszcze? Graffiti są. Czas do domu. No czyli naprawdę zamieszki. I apokalipsa, wszystko się niszczy. No, grubo jest. Najgrubiej ze wszystkich odcinków, najgrubiej ze wszystkich dni. Nie wiem, czy sobota i niedziela mogą to przebić. Kto wie. No, spodziewam się jeszcze dużo różnych ciekawych akcji. Czy dobrze idę? Tak, to jest ten dom, gdzie była impreza. Taki pogrom, no. Normalnie. Może nie będę im stał w linii strzału. No i kurczę, pierwszy mój odcinek nazwałem Chaos i Anarchia. To powinien być Chaos i Anarchia. Wow, tak mi przyjechał przed twarzą. No dobra, zaraz dojdziemy do domu i może się to skończy. Albo będzie po prostu już trwać przez weekend. No i słyszę znowu odbezpieczenie broni. Czy tutaj armia, która w czwórkach chodzi. Ciekawe, że wszyscy siebie nawalają, a mnie nie biją. Okej, jak to notowania, o dziwo? Czy pewnie po prostu filmik będzie. To był udany dzień. No co, jakieś dialogi? Idź szybciej do tej przyczepy. Kochanie, wróciłem! Nie uwierzysz, co mi się dzisiaj przydarzyło. No i wyższy czas do jasnej cholery. Pamiętałeś o moim cieście migdałowym? Orzesz! O nie, ciasto z poniedziałku. Co jest? Kto kogo postrzelił? Sobota, uj, z takim ładnym, ognistym gradientem. Tak, wygląda na to, że wszystko skończyło się dobrze. Racja, Czemp? Czy to prawda, że byłeś inspiracją dla twórców Viagry? Zaraz możesz się o tym przekonać, kociaku. Panie koleś, co to jest? O nie! On mi się teraz kojarzy z Puri Prisonerem z One Punch Mana. Gdzie ja do diabła jestem? To też było z lekarstwem. Oblągata tak bardzo boli. Spokojnie. Lepiej, żebym wciąż miał obie nerki, doktorze Mengele. Odniósł pan straszliwe obrażenia głowy. Ledwo wyszedł pan z życiem z niefortunnego wypadku z bronią palną. Zajrzę do pana później. O, kartki z życzeniami, a spędziłem tu ledwie noc. Ciekawe, kto tyle o mnie myślał. Zobaczmy. Zdrowiej szybko, PS. Konfiskujemy twoją przyczepę. Podpisano komornicy Akme. Mam nadzieję, że wkrótce wydobrzejesz i wrócisz na drogę szczęścia. Just die already. Fizycznej. PS. Jeśli nie zapłacisz ogromnych zaległości w podatku za zwierzaka, Champ zostanie jutro uśpiony. Z wyrazami miłości od mużdżarnia. No i wreszcie. Obyś zdechł, wyprowadzam się do mamy, podpisane nienawidząca cię żona. Cóż, chociaż jedna dobra wiadomość. No lepiej myślisz pozytywnie. Chyba będę musiał zrobić jakieś pieniądze, ale skończył mi się tuż w drukarce. A to co? Grubsza forsa w zamian za oddanie nasienia do badań. O szczegóły pytaj przy biurku z informacją. Okej. Czyli nie, ona chyba nas postrzeliła w głowę i teraz byliśmy w szpitalu i operował nas Puri Prisoner postalowy. Kto nie zna One Punch Mana, no to dużo traci. Polecam obejrzeć sobie to anime. Albo przeczytać mangę. Płacimy. Gwarantowana kasa, tylko chwila radości, a pieniądze będą twoje. Dom na sprzedaż. O, może ten kupimy, jakiś dom. Tutaj też mają niebieskie okna. No to w sumie ta klinika jest. I teraz się zeźliłem. Najlepszy dzień życia, najlepszy odcinek się zmienił w najgorszy odcinek. W sumie w poprzednim miałem mu od doburzenia. Nie mam mojego motu do burzenia. Obrażam się. Musimy znaleźć. Fajny. Ja chcę mój młot. Ja chcę młot. Ja chcę młot. Cześć. Niech pan posłucha. Proszę iść do pokoju z napisem prace ręczne. W środku znajdzie pan pojemnik i pomoce wizualne. Jeśli dalej nie będzie pan wiedział, co zrobić, nie będę mogła pomóc. Pieniądze otrzyma pan przy wyjściu w lobby recepcji. Dziękuję. I proszę nie pobrudzić pomocy wizualnych. Aha. Bomba. Kasa za coś, co zrobiłbym... Dominatrix. Co to jest na tym ekranie? Ja wolę w to nie wnikać. Dobra. Wydział badawczy. Nie, eksperymenty na kotach. Co to ma znaczyć? Kto mi tu eksperymentuje na kotach? Ogólnie na zwierzętach. Ten gdzie w las. Ale dobra, to są klatki. Nie, ładnie. Prace ręczne, ok. Trochę obskurny pokój. Kochanie, wróciłem. O nie, co jest? Cholera, to zajmie trochę czasu. Ktoś tutaj pobrudził. Co wy robicie z tym kotem? Pewnie jakieś mutanty wyjdą z tego. Nie dotykać kotów. O kurde. Aha, ci on dał tą kocimiętkę. Tak, zemsta kotu. Jej. Tak kończą frajerzy. Mam nadzieję, że ukryta kamera nagrała to wszystko. Jestem pewien, że pobiłem tu jakiś rekord. Chyba pora iść do lobby i odebrać ciężko zarobioną forsę. Wolę nie wiedzieć, co to za rekord. Tam ich tnął. Kociaki. O, widać te ślady wszystkie. Wejść tam czy nie wejść? Zapiszę sobie grę i wejdę. Muszę pokazać wam cały let's play. Jak mu luczą. Wow, dobra, już myślałem, że on się znowu tak będzie szalać. Szaleć. Ale na szczęście nie. Checkpoint. Co to za checkpoint? Mózg boli, au, cholerny łeb. Co się stało? Co jest? Karły jakieś. Midżety. Nie mają tylko nożyczki. O, koty, armia kotów. Ha. No, z nożyczkami to sobie nie porządzimy. Przydałby się przynajmniej pistolet. Albo młot do burzenia. Ja chcę odzyskać swój młot. Co jest? Kurde. Co to za zmiany tektury? A dobra, to nie są te karły, czy to są karły, ale to są garowie kolemani. Co ty? Nie wiesz, kto ja... Dzisiaj jest pierwszy dzień końca waszego życia. Myślałem, że nie wybuchnie. Na szczęście tam nie podszedłem. Chirurgia. Ktoś tu się zlał. Dosyć mocno. No nie, sio, proszę ginąć. Proszę nie rzucać tym. To jest niebezpieczne. Jeszcze to przeżył. Na co nadal nie przebije tej apokalipsy? Sala pokazów. Dobra. Kurde. Aha, to się wbiło w niewidzialną ściankę. Kurde, nie mogę go trafić. Chodź tutaj, daj się trafić. A bo dobra, po prostu wyjdę stąd. Nie ma sensu tutaj iść. Ominąć ten mocz. Magazyn. O, mamy apteczki i to dużo. I tylko nożyczki, no proszę bardzo. Proszę. Mi dać jakiś pistolet. Albo jakiś mot. Albo coś lepszego. Wow. Może przejdę sobie po prostu po tych monitorach. Kurde, przestań rzucać. Ile masz tych granatów? Dobra, tędy przejdę. Chodź tu, panie Coleman. Wiem, co myślisz, ale wiesz co? Ja nawet nie lubię gier komputerowych. Oj, mamy kocimiętkę, tylko jak ją zdobyć? No tak na pewno nie. Dobra, idziemy do tego magazynu po apteczki kolejne. Bo to było trochę rozwalające. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Bez dwóch zdań. No to chodziło. Dokładnie. Trzeba pamiętać, że tu są apteczki. No naprawdę przydałby się jakiś pistolet przynajmniej. Bo z tymi nożyczkami ciężko jest walczyć. Ale mogę je podnosić z powrotem. Już mi lepiej. To dobrze. Kolejny magazyn. Toalety. Wow. O co w tej toalecie jest? Ej, idiota! Sio! Hej, uważaj! Hodogi. O, mamy yummy jedzenie. Mamy yummy pączki. Te podłużne i te okrągłe. Kiełbaski. Mogę wziąć? Nie, ale mogę wziąć głowę krowy. Tak więc teraz gdzie? Cały czas idziemy do góry. Czyli co, jesteśmy pod ziemią? Wow. Wow. Nie, nie jesteśmy pod ziemią, jesteśmy po prostu... Oj, to nie wygląda za dobrze. Znowu to samo. O nie, za mną był. No! To żem to zrobił. Aż kot padł z wrażenia. I gdzie ma to zapisane? Okej, tutaj. Oj, to nie wygląda za dobrze. Oj, dokładnie. Też tak sądzę. Gdzie mam teraz iść? Mam znaleźć jakieś kolejne pomieszczenie? Ten taki brudny. Od ziemi. Kurde, ile ja muszę wykorzystać? No nie. Kurde. Ja muszę wykorzystać tych nożyczek, żeby jednego takiego za... Samójca. Wariat po prostu. Proszę ginąć, panie Coleman. To twoja wina, że zginąłeś. Zapiszę sobie i zrobię ten skok. Skok przeznaczenia, jak z asesyna. Czyli to skok wiary był. A nie skok przeznaczenia. Ten jak się zdacił. I bynajmniej nie od moich nożyczek. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Czyli twórca przewidział, że tu będzie się ginąć i będzie się tracić zdrowie. Mam cię. Tutaj ile tych sal to... chirurgii, toalet i sal pokazów. I znów to samo. No dobra. Dalej. Jak się wystraszyłem. Znając moje szczęście, na pewno zakonnica. Dobra, uciekamy stąd. Albo czyjaś babcia. Ale nie ma sensu ryzykować. Myślałem, że to jest po prostu latająca krowa... Głowa krowy, a to po prostu był ten. No to chodziło. Gary Coleman. Proszę mnie zostawić. Ohoho. I o to mnie chodziło. A tylko 9 amunicji. No dobra. Zawsze coś. Ty mnie chcą pociąć koty. Nadchodzi kolejny odcinek przygód Psychola. Co? Znowu jakiś koleś w dziwnej teksturze. No panie kocie, proszę mi tutaj nie bić mnie. Nie ciąć. Wydaje mi się, że byłoby politycznie poprawnym najpierw pozabijać kobiety i kolorowych. Mhm. Fajnie. Twoje poglądy polityczne. Zakażona głowa krowy. Ej! Gdzie mi z tym granatem? No, jak go zasłoniła? Dobra. Nie to, kurde. Granaciki. Zabił? Zabiłem? No panie, ile was tu jest? Ile tych Garych Colemanów? To Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów? Bez dwóch zdań, potrzebuję. Dobra, przestańmy się tak bawić. Fajnie. Czemu mnie tak powoli giną? W sensie się wybuchają. No dobra, kolejny zapis gry. O, ten szajs jednak działa. O nie, izolatki. Pokoje... Dobra. Chciałem powiedzieć pokoje bez klamek, ale to nawet chyba bez ścian. Bez takich solidnych ścian. Zaraz będzie koniec odcinka, ale jeszcze tutaj do tych 30 minut dogram. Już mi lepiej. A wziął apteczkę kluczy. Chciałem ją sobie zaoszczędzić. Aha, tak działa ta krowa. No dobra. Dalej nożyczki bierzemy. Kurde. No kurde, co jest z tym? Chyba nie ma sensu rzucać tymi granatami. O, tu widać kota, który udaje diabła tasmańskiego z Looney Tunesa. A dobra, podpalił się prawie. Teraz ten mnie kot podpalił. Proszę mnie nie podpalać. Trzeba cię ugasić. Ale idziemy stąd. No proszę ginąć, ile was tu jest? Więcej was matka nie miała. Dobra, nagrywam 29 minut i 30 sekund. Tak więc w tym momencie się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, żeby pokazać to. I zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z materiałami. Tak więc do usłyszenia. Na razie.